Chcąc zbudować model ekonometryczny, kierujemy się na początku taką zasadą, że korelacje między zmiennymi, które mogłyby wyjaśniać, od czego zależy Y, tutaj te korelacje między tymi zmiennymi, które jednocześnie miałyby występować w modelu, powinny być jak najmniejsze, a każda ze zmiennych powinna wykazywać bardzo dużą zależność korelacyjną bezpośrednią z Y. Zarówno x2 w naszym przypadku na y, tak jak x1 na y, to korelacje dwie powinny być jak najsilniejsze, a korelacje między tymi dwoma zmiennymi objaśniającymi jest w tym momencie pożądana jako bardzo niska. Jeżeli zaznaczymy wszystkie zmienne i wybierzemy macierz korelacji, pojawia nam się dosłownie taka macierz tablica w formie trójkątnej, która oczywiście jest symetryczna, bo na dole mamy wartości względem głównej przekątnej. Widzimy, że korelacje bezpośrednie z Y mogą być na różnym poziomie. Oczywiście im dalej od zera, który wskazuje na brak zależności, możemy powiedzieć, że tutaj te korelacje powinny być jak najwyższe i bezpośrednia korelacja x1 z y tu jest na super pożądanym poziomie 0,97, no bo wiadomo, maksymalna wartość to jest plus lub minus 1, jeśli chodzi o siłę tej zależności. A tutaj korelacja bezpośrednia x2 z y jest na już takim umiarkowanym poziomie, ani to nie jest jeszcze wartość bliska 0, ani też super wysoka, ale trzeba zauważyć, że nie jest to korelacja w pierwszym momencie bezpośrednio istotna, ponieważ ta korelacja co do wartości bezwzględnej na pewno nie przekracza wartości krytycznej w teście korelacji Pearsona i to by oznaczało tyle, że ja tej korelacji mogłabym tak powiedzieć, że matematycznie, statystycznie ona jest jakby nieistotna, czyli faktycznie ma jakąś wartość, ale mogłabym przyjąć, że generalnie x2 nie wpływa w sposób trwały na y i taką korelację trzeba było pominąć. Jeszcze bardziej zauważalne jest to, że ta korelacja między tymi dwoma zmiennymi objaśniającymi, która powinna być jak najniższa, no ma jakiś tam poziom dodatni i dość niewielki i jest statystycznie istotne, co akurat tu jest to pożądane, ale jak będziemy budować prosty model, nie zawsze jest tak, że trzeba się kierować tą macierzą korelacji, ponieważ jak zbudujemy model tylko z tą zmienną x1, która wykazywała bardzo silny wpływ na y, to otrzymujemy model, który oczywiście tutaj ma tu zmienną istotną, no bo jeżeli korelacja taka bezpośrednia między danym x a y jest bardzo wysoka, krańcowo wysoka, to w modelu regresji prostej, czyli jest jedną zmienną objaśniającą, można zauważyć, że ta zmienna będzie już niemal istotna, a współczynnik determinacji będzie stanowił faktycznie kwadrat tej korelacji, czyli ta wartość do kwadratu daje te 0,94 po przecinku. I to jest już w miarę dobry model, ale nie oznacza, że to jest model najwyższej jakości. Przez to, że tutaj pozornie nam się wydawało, że korelacja między x2 a y jest nieistotna, wiemy, że raczej taka korelacja, taki model ekonometryczny, gdzie będzie tylko zmienna x2 jako zmienna objaśniająca, będzie to dość niskiej jakości, no bo ta korelacja do kwadratu tu daje współczynnik determinacji około 9,5%, nic to nie jest znaczącego i dodatkowo tutaj ta wartość P jest wysoka, powyżej 5%, czyli to będzie świadczyło o tym, że w takim indywidualnym modelu, gdzie po prostu poszczególna zmienna x2 miałaby wpływać na y, tutaj ten model się nie utrzyma, bo ta zmienna x2 samodzielnie nie może w jakiś istotny sposób wyjaśnić, od czego zależy y, więc ten model jest na pewno do zredukowania, ale nie oznacza, że ten model jest jedynym modelem przy takich dwóch zmiennych, które można by było zbudować, ponieważ jednocześnie zmienna x1 i x2, gdzie korelacja jest oczywiście w tym miejscu na przecięciu kolumny i wiersza, gdzie są te dwie zmienne, ta korelacja okazała się nieistotna.
czyli jest jakby taki pożądany kierunek, że między tymi zmiennymi, które mogłyby jednocześnie wyjaśniać, nie zachodzi jakiś istotny związek. Dlatego metodą prób i błędów, na zasadzie ja czasem mówię wrzucania do jednego worka, dopisujemy to dodatkową zmienną, która pozornie ma nieistotną korelację z Y i jak się okazuje, po dodaniu tej drugiej zmiennej otrzymujemy model, który ma tą zmienną x2, która w modelu indywidualnym nie miała tej istotności, a jako dodatkowy element wyjaśniający, od czego może zależeć y, okazuje się ten element istotny statystycznie, czyli można powiedzieć, że x2 w modelu y, który zależy od x1, x2, faktycznie ma tutaj dość dobry dodatkowy wpływ, który pozwolił nam na podwyższenie współczynnika determinacji. Jeżeli tu współczynnik determinacji jest 94,31, a tu jest 95,79, no to już oznacza, że jest niewielki skok, ale czasem znaczący, żeby móc powiedzieć, że czasem próba takiego, ja bym powiedziała trochę metodą prób i błędów, dodawania dodatkowej zmiennej, która oczywiście indywidualnie nie dawała lepszych wyników, może się okazać dobra. Oczywiście tutaj możemy powiedzieć, że skorygowany ten R kwadrat porównujemy z tym skorygowanym. To jest najbardziej poprawny sposób porównywania dwóch modeli, ponieważ ta wartość skorygowana R kwadrat, ona jest dosłownie skorygowana, czyli uwzględniająca nie tylko czasem w modelach różną liczbę obserwacji, ale różną liczbę zmiennych objaśniających w modelach. Tu jest model z dwoma zmiennymi, tu jest model z jedną, także to nie jest dokładnie ta sama kategoria modeli. I tutaj porównując takie elementy, można zauważyć, że ten skorygowany R kwadrat jest wyższy. Oczywiście ręcznie skorygowany R kwadrat można policzyć dla każdego z modelu, nie tylko tutaj w Gretlu. Kwestia zastosować wzór obliczeniowy. I możemy na pewno powiedzieć, że nie zawsze te modele proste są lepsze od modeli skomplikowanych. To jest kwestia dodatkowych miar jakości. Na pewno możemy powiedzieć, że tutaj błąd standardowy reszt jest wyższy od tego błędu standardowego, niby tylko o 0,1, ale przy tych poziomach wartości, które mamy, można powiedzieć, że to już jest jakiś spadek o 12,5%, co już dość dużo może świadczyć o lepszej formie modelu, który jest taką alternatywą znalezioną czasem przypadkowo. Dodatkowo możemy sobie powiedzieć, że jeżeli zanalizujemy sobie wykres szeregu czasowego naszej zmiennej objaśnianej lub naszych obu zmiennych objaśniających, to możemy zauważyć, że niektóre zmienne w swoim składzie mają tak zwaną tendencję wzrostową lub spadkową. To akurat w miarę taką liniowo, troszeczkę może kwadratowo, ale zauważymy, że jest jakaś zasada między czy w sposobie kształtowania się tych szeregów, czyli jest taka sugestia, że jeżeli otrzymamy jakiś model z dość umiarkowanym współczynnikiem determinacji, no u nas 95%, no to był dość dobry wynik. Można się pobawić, wykonanie, oczywiście tak w cudzysłowie pobawić, wykonanie modelu, który by uwzględniał również czynnik zmiennej czasowej time, ponieważ choć jeden ze szeregów zawierał raczej ten trend liniowy, ewentualnie jakiś kwadratowy, i dodanie takiej dodatkowej zmiennej time może podwyższyć jakość modelu. Jeżeli teraz metodą prób i błędów dodam taką zmienną do modelu, okazuje się, że już tutaj ten współczynnik determinacji jest na jeszcze wyższym poziomie niż przed chwilą, czyli ponad 99%, przy 95%, gdzie my się chcieliśmy zatrzymać, no ale niestety nasze dwie zmienne objaśniające okazały się w takim układzie dołożonym trendzie liniowym statystycznie nieistotne. Jest to dość typowe, kiedy nasz szereg, który analizujemy lub któryś, no właśnie tym bardziej tutaj ten szereg, wykazuje tendencję wzrostową. Tu jest tak widoczny silnie ten trend, że sam upływ czasu mógłby tutaj być wystarczającym czynnikiem wpływającym. I teraz trzeba przeprowadzić tą eliminację zmiennych i zobaczymy, że czasem z zestawu dwóch zmiennych
po dołożeniu trendu liniowego całkowicie zmienia się nam model i czasem lepiej jest prognozować z modelu, który powiedzmy ma inną postać niż taką typowo przyczynowo-skutkową, tylko bardziej taka postać w zależności od tego, jak się kształtuje nasza zmienna, której prognozujemy, czy tam powiedzmy budujemy ten model. I teraz tu jest taka dopisek, ja już tutaj dużo mówię, ale dopisujemy informację, że x1 jest tą zmienną, która ma najgorszą, najwyższą wartość p i dlatego on powinien być wyeliminowany z modelu. Tutaj tą zmienną usuwamy, wartość p jest zdecydowanie powyżej 5% i ta zmienna wyjdzie teraz z modelu i jak klikniemy sobie, otrzymujemy model, w którym z modelu trendu po dołożeniu elementu trendu wystarczyło wyrzucić jedną zmienną, która w pierwszym momencie okazywała się dość dobrym pojedynczym czynnikiem wpływającym na Y w takim modelu i po jego wyeliminowaniu otrzymaliśmy model, który ma dwie zmienne objaśniające, a pozwala nam wygenerować model o współczynniku determinacji nawet 99% i na przykład resztach jeszcze mniejszych niż to było w tym modelu, który powiedzmy początkowo ja tutaj zaprezentowałam, czyli modelu, który miał tylko zmienną x1 i x2, gdzie błąd standardowy reszt wynosił 0,71, a teraz po dodaniu czynniku trendu liniowego i usunięciu zmiennej x1 otrzymałam błąd standardowy na jeszcze niższym poziomie, ponad o połowę zredukowany. Pamiętajcie o tym, że tutaj w tej zakładce testy mamy bardzo dużo testów, które należy wykonać, żeby sprawdzić jakość modelu, bo to, że ja tutaj wygenerowałam model z dwoma zmiennymi i wysokim współczynnikiem determinacji, to nie oznacza, że ten model jest bardzo wysokiej jakości. Trzeba wykonać odpowiednie testy statystyczne lub też zbadać określone wykresy typu korelogramy i tak dalej, żeby mieć jasność, że ten wykonany przez nas model i nadaje się do praktycznego później wykorzystania.